Tak, my zrobiliśmy sobie takie tu wewnętrzną naradę z radnymi, z sołtysami. Oczywiście były też rozmowy wcześniejsze z mieszkańcami, ale już po tych rozmowach mieszkańcy zdecydowali się jakby wystąpić do miasta o to przyłączenie. My mówiliśmy o tym, jaka jest sytuacja gminy, jakie działania planujemy akurat na tych terenach, bo my musimy na gminę zawsze patrzeć jako na całość, bo nie można mówić odrębnie o części sołectwa Biała, czy o wsi Okmiany, czy o wsi Niedźwiedzice. Gmina to jest zespół naczyń połączonych, prawda? Jest budżet gminy, na który składają się dochody uzyskiwane także z podatków od mieszkańców gminy. I tutaj my jako gmina rozmawialiśmy z mieszkańcami. Ja składałem propozycję, że najpierw zróbmy tam kanalizację, bo wiadomo, że no, to jest priorytet dla nas tutaj. To obligują nas tutaj unijne przepisy i my już w tamtym kierunku robimy kanalizację. Przesył został zbudowany na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie z zamiennic. W tej chwili kanalizujemy zamiennicę. Kolejno już dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie kanalizacji Rokitek i kolejno będziemy przyłączać właśnie Białą też do kanalizacji i tak też przedstawiałem to mieszkańcom. Po tym ewentualnym już zakończeniu robót kanalizacyjnych przyjdzie czas na budowę dróg, prawda, bo to jakby argumentem największym to były drogi i chodniki, dlatego chcieli mieszkańcy przyłączyć się do Chojnowa. Kolejno w tym już budżecie zaplanowaliśmy środki na wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne na właśnie kolonii Biała i już w przyszłorocznym budżecie będziemy przedstawiać Radzie 70 tysięcy na rozbudowę tego oświetlenia. Także my pamiętamy o tych mieszkańcach kolonii Białej, chcemy poprawiać ich warunki życiowe i tutaj jakby nie przesądzą do końca sprawy dołączenia tych terenów do miasta, bo pan burmistrz, nie wiem, czy państwo pewnie wiecie, już jesteście po rozmowach, przedstawił nam pismo, w którym napisał w ten sposób, że jakby rezygnuje z przesunięcia granic miasta w Goliszowie i włączenia oczyszczalni ścieków, która jest na terenie gminy Chojnów. Zwraca się tutaj o zmianę granic w zakresie Dolzametu, Chojnówki, oczyszczalni Land i tutaj terenów, które dzielą się jak gdyby między miastem a gminą, częściowo są na terenie miasta, częściowo na terenie gminy. No i kolejno w tym piśmie poddał do naszego rozważenia wniosek mieszkańców Białej, Piotrowic o przyłączenie do Chojnowa. Tam mieszkańcy składali takie podpisy na takiej liście, gdzie treść była taka, podpisy mieszkańców zainteresowanych włączeniem części sołectwa Biała na przykład do Chojnowa. I my to pismo od pana burmistrza otrzymaliśmy, odpowiedzi udzieliliśmy, myślę, że pan burmistrz jeszcze nie dostał, ale w najbliższych dniach dostanie. Po naradach właśnie z mieszkańcami gminy, po naradach z sołtysami, z radnymi, uznaliśmy, że najuczciwiej będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie całej gminy. Trzy mieszkańcy są za jakby przesunięciem i zmianą granic gminy i miasta Chojnów, czy są przeciwni, bo nie można tego rozpatrywać tylko z punktu widzenia określonej grupy mieszkańców, bo jak tak powiedziałem, są to naczynia połączone, jeden organizm i musimy sięgnąć tutaj po opinię społeczeństwa, bo ja nie chciałbym, oddając miastu jakieś tereny, być posądzony o to, że działam na niekorzyść moich mieszkańców, ludzi, którzy wybrali mnie i mi zaufali, dlatego się odwołuję do ich opinii.